Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. W połowie lat 90. Wiesław Niewiadomski był prawdopodobnie najniebezpieczniejszym gangsterem Warszawy i okolic. Na swój pseudonim Wariat zapracował między innymi podkładaniem bomb, strzelaniem z broni maszynowej w centrum miasta, czy porywaniem dla okupu swoich przeciwników. W jego przestępczym CV znajdziemy również prowadzenie największej fabryki amfetaminy w Europie, czy wydrukowanie 300 milionów fałszywych rubli rosyjskich. Choć przez lata w doniesieniach medialnych znacznie częściej wspominano jego brata Henryka, zwanego Dziadem, to właśnie Wiesław zasłużył na miano jednego z najgroźniejszych gangsterów prawobrzeżnej Warszawy. Urodził się 20 sierpnia 1946 roku. Wraz z trojgiem młodszych braci wychowywał się w ubogiej rodzinie, mieszkającej w drewnianym budynku na warszawskim Targówku. Gdy w wieku 33 lat zmarł na gruźlicę jego ojciec, wraz z Henrykiem zaczęli podejmować się wszelkiej dorywczej pracy, aby pomóc matce i młodszemu rodzeństwu. Z racji przyspieszonego wejścia w dorosłość, obaj znani później gangsterzy zakończyli swą edukację na 7 klasie szkoły podstawowej. Na warunki, w jakich żyła rodzina, w końcu uwagę zwróciły władze miasta, które przyznały jej mieszkanie na pobliskiej Pradze pod adresem Okrzei 30. Nie wiadomo dokładnie kiedy i w jakich okolicznościach Niewiadomski stał się częścią przestępczego półświatka stolicy. Wiadomo natomiast, że w grudniu 1979 roku dostał się w ręce PRL-owskich służb. Jego problemy z prawem były efektem zatrzymania warszawianki Krystyny K., podróżującej pociągiem relacji Warszawa-Berlin, która wylegitymowała się dokumentem ze sfałszowaną pieczątką. W czasie przesłuchania kobieta wyjaśniła, że pieczątkę zdobyła na bazarze Różyckiego i tym sposobem milicja trafiła na 33-letniego wówczas Wiesława. Niewiadomski przyznał się do winy i zgodził się pójść na współpracę. Poinformował, że w całym procederze był jedynie pośrednikiem i za swój udział w przestępstwie pobrał 12 tysięcy złotych. 5 lat później postępowanie w tej sprawie umorzył Warszawski Sąd Rejonowy. W tym miejscu warto zauważyć, że w krótkim czasie po zatrzymaniu do sprawy sfałszowanej pieczątki Niewiadomski kilkakrotnie opuszcza granice kraju. W marcu 1981 roku wyjeżdża do Francji. W listopadzie 1983 roku odwiedza Wyspy Kanaryjskie, a w styczniu kolejnego roku Hiszpanię. Jak powszechnie wiadomo, wyjazdy za granicę w okresie PRL-u były niezwykle utrudnione i zezwalano na nie niemal tylko osobom współpracującym z komunistycznymi służbami. Swoboda w podróżowaniu Niewiadomskiego świadczy więc o jego prawdopodobnych kontaktach ze Służbą Bezpieczeństwa. Jego brat Henryk sugeruje nawet, że Wiesław miał związek ze słynną operacją Żelazo, w której to wywiad PRL przy współpracy z gangsterami dokonywał rabunków w Europie Zachodniej, z których łupy zasilały kasę MSW. W czasie, gdy Niewiadomski podróżował po Europie Zachodniej, w Warszawie prężnie działał dowodzony przez niego gang, specjalizujący się w nielegalnym pozyskiwaniu srebra. Na początku przestępcy uzyskiwali metal poprzez spalanie dużych ilości klisz rentgenowskich odkupowanych z warszawskich szpitali. Z czasem jednak zaczęli okradać magazyny fabryczne, w których znajdowało się srebro i azotan srebra, z którego uzyskiwano metal. Z grupą przestępczą Wiesława współpracowali również milicjanci, którzy nie tylko przymykali oko na ich działania czy przekazywali informacje, ale również brali czynny udział w kradzieżach. W tamtym okresie w Warszawie działało kilka podobnych grup zajmujących się srebrem, którym niejednokrotnie zdarzało się wzajemnie oszukiwać i okradać. W takich właśnie okolicznościach Niewiadomski poznał swego przyszłego wspólnika, przyjezdnego z Białegostoku, Ryszarda Wiercińskiego, pseudonim Śledź. Początek ich znajomości nie należał jednak do najłatwiejszych.
Śledź wraz z Januszem S., pseudonim Dzik z Otwocka, okradli bowiem Niewiadomskiego, zagarniając pokaźną sumę pieniędzy oraz sporą ilość srebra. Gdy tylko Wiesław dowiedział się, kto odważył się go oszukać, uprowadził Dzika i umieścił go w metalowym kontenerze na targówku. Ten z kolei, aby ratować skórę, wydał mu swojego wspólnika i gdy tylko Niewiadomski go uwolnił, przywiózł mu w bagażniku skatowanego śledzia. Tym razem to on znalazł się w kontenerze dziada, jak nazywano wówczas Wiesława, gdzie zgodził się wskazać miejsce ukrycia skradzionego srebra. W czasie jego negocjacji z Niewiadomskim wyszło jednak na jaw, że jako przyjezdny nie miał pojęcia o jego pozycji w warszawskim półświatku i nie wiedział, kogo okrada. Za całą akcją stał zaś Dzik, który doskonale zdawał sobie sprawę, kim jest Wiesiek Niewiadomski. Po odzyskaniu strat zorganizowano spotkanie z ekipą Dzika, o którego przebiegu w swojej książce kryptonim Srebrny Książę opowiedział sam śledź. Byliśmy wszyscy, zaczął Dzik. Gdzie jest zastaw? Myśmy dotrzymali umowy. Odpowiedź Wieśka na pewno całą ekipę Dzika przyprawiła o wściekłość. Najpierw Wiesiek zwrócił się do mnie. Powiedz śledziu, kto ile wziął? Powiedziałem, wskazując palcem po kolei i wymieniając kwotę. Tyle samo wziął każdy, co i ja. To są frajerzy, bo mnie sprzedali do ciebie. Następnie, nawiązując do umowy, Wiesiek zwraca się do Dzika. Umowa z frajerami się nie liczy, frajerom można obiecać wszystko, a ty, Dziku, jesteś właśnie ciężki frajer, bo swego wspólnika przywozisz do mnie w bagażniku i go jeszcze lejesz, żeby go okraść. To kto ty jesteś? Dla mnie ciężki frajer i spierdalaj stąd. Tak zaczęła się przyjaźń Niewiadomskiego z Ryśkiem zwanym Śledziem i jednocześnie zakończyła znajomość z Dzikiem, którego dekadę później zastrzelono w otwockim barze u Zbycha. Warto w tym miejscu pochylić się nad pseudonimem Wiesława Niewiadomskiego, którego w latach 80. środowisko przestępcze zwykło nazywać dziadem. W latach 90. policja i prasa tym samym pseudonimem zaczęły określać jego brata Henryka. Wiesławowi zaś nadano nowy przydomek – wariat. Zawiłości dotyczące pseudonimów w prosty sposób wyjaśnia śledź, który z braćmi Niewiadomskimi znał się już na początku lat 80. Wiesiek, jak pił w swojej ulubionej knajpie Kassandra, płacił z gestem. Rachunek wynosił 200-300 zł, obojętnie ile, to dawał 1000. Pod ścianą zawsze siedziały cieniasy, bez grosza, ale spragnione. Kiedy kelner przynosił resztę, Wiesiek rzucał te pieniądze tym cieniasom i mówił: a to dla dziada. I od tego został dziadem. Henika nazywano Garbusem, on jeździł na węglówce i był trochę zgarbiony. Heniek był bardzo inteligentny, był prosty, ale miał wrodzoną inteligencję i przebiegłość. Potem te ksywki się pomieszały. Na ulicy Okrzei był tak zwany punkt, gdzie stał w bramie Wiesiek. Miał tam wynajęte mieszkanie. I jak ktoś mówił, że jedzie do dziada, to jechał tam, gdzie stał Wiesiek. Dopiero jak Wiesiek wyjechał, to miejsce zajął Heniek. Wtedy na niego zaczęli mówić dziad. Jedziemy do dziada. Ale nie mówił tak o człowieku, tylko o miejscu. Wieśka zaczęto nazywać wariatem w latach 90., bo mu odbiło. Nie zachowywał się racjonalnie. Bomby podkładał, szalał. Zupełny wariat. Jeszcze w pierwszej połowie lat 80. na gang Niewiadomskiego przeprowadzono milicyjną obławę, zamykając przestępców nie tylko z Warszawy, ale i z innych regionów Polski. Sam lider grupy w ręce mundurowych wpadł w Gdańsku na początku 1984 roku, po powrocie z zagranicznego wyjazdu. W areszcie Niewiadomski spędza niespełna rok, po czym odzyskuje wolność i natychmiast ucieka na zachód. Kulisy jego zniknięcia niemal identycznie relacjonują zarówno śledź, jak i Henryk. Ten ostatni dotarł bowiem do sędziego, który w zamian za sprezentowanie mu kwiaciarni w centrum Warszawy zgodził się wystawić dokument zwalniający Wiesława z aresztu. Plan wprowadzono w życie, gdy prowadzący sprawę prokurator udał się na zwolnienie lekarskie. Kiedy wrócił i zorientował się, że Niewiadomskiego nie ma w areszcie, doznał takiego szoku, że musiano wezwać do niego karetkę pogotowia. Natychmiast wystawił za nim nowy list gończy, jednak dzięki Henrykowi Wiesław od dłuższego czasu przebywał już w RFN. Nasi zachodni sąsiedzi nie przyznali mu jednak azylu politycznego,
i musiał uciekać dalej, tym razem aż do Kanady, skąd po kilku latach powrócił do Niemiec. Do ojczyzny przyjechał ponownie dopiero na początku lat 90., w czasie, gdy rozpoczynał się nowy rozdział w przestępczym półświatku Warszawy. Po powrocie do kraju Niewiadomski przypomniał o swoim istnieniu dawnym kompanom. Zorganizował nową grupę i postanowił przywrócić w stolicy porządki sprzed swojej ucieczki. Nie od razu jednak zaczął współdziałać z Henrykiem rezydującym w Ząbkach, którego prasa błędnie okrzyknęła szefem gangu Wołomińskiego. Rodzeństwo śmiertelnie pokłóciło się o warte 200 tysięcy dolarów złote monety i pojednało dopiero, gdy na dobre rozgorzała wojna pomiędzy Wiesławem, zwanym od teraz wariatem, a szefami grupy Pruszkowskiej. Jednym z najbardziej pamiętnych aktów tamtego konfliktu była nieudana próba uprowadzenia dla okupu Leszka D. pseudonim Wańka. Wariat zasadził się na niego w pobliżu hotelu, przy którym Pruszkowski boss regularnie parkował swój wóz. Wańka, który znał się z Niewiadomskim jeszcze sprzed jego wyjazdu, widząc dawnego znajomego, sam do niego podszedł, aby się przywitać. Wariat, który nie widział go przez ponad dekadę, nie domyślił się jednak, z kim rozmawia, i zbył go, informując, że nie ma czasu na pogawędki. Wówczas Leszek D., widząc u niego wystającą spod kurtki broń, szybko zorientował się w sytuacji i natychmiast pojechał pod hotel Polonia poinformować kolegów o tym, co właśnie zaszło. Mniej szczęścia miał inny z szefów Pruszkowa, Ryszard Esz, pseudonim Kajtek. Gangster najpierw trafił w ręce ludzi wariata, a następnie do domku w lesie, gdzie był przetrzymywany i bity. Ostatecznie jednak udało mu się porozumieć z porywaczami, co kosztowało go wytwórnię amfetaminy oraz 120 tysięcy dolarów, które według Henryka wyłożył Ludwik A. pseudonim Lutek, będący obok Mariana K. pseudonim Klepak, prawdziwym szefem Wołomina. Warto dodać, że w swoich poczynaniach wariat mógł liczyć na wsparcie bossa z wybrzeża Nikodema S. pseudonim Nikoś, z którym utrzymywał koleżeńskie relacje jeszcze w latach 80. Apogeum konfliktu wariata z szefami Pruszkowa, okrzykniętego przez prasę wojną pruszkowsko-wołomińską, nastąpiło, gdy Niewiadomski obrał sobie za cel nadrzędny zgładzenie Pershinga, czyli Andrzeja Kolikowskiego, lidera grupy Ożarowskiej, współpracującego z pruszkowskim zarządem. Polowanie na Pershinga rozpoczęło się 30 marca 1994 roku w restauracji Multipub, która była jednym z ulubionych miejsc spotkań jego grupy. Wariat wysłał do lokalu na Saskiej Kępie swoich ludzi, którzy mieli podłożyć ładunki wybuchowe i zdetonować je, gdy Kolikowski będzie w środku. Gdy w środowe południe samochód Pershinga pojawił się przed restauracją, doszło do potężnej eksplozji, która zrzuciła dach budynku na głowy przebywających tam gości. Tylko cudem nikt wówczas nie zginął. Jak się bowiem okazało, właściciel lokalu z powodu słabego ruchu nie włączył tego dnia instalacji gazowej. Gdyby był tu gaz, resztek pubu można by szukać po drugiej stronie Wisły w Śródmieściu, powiedzieli dziennikarzom pracownicy pogotowia gazowego po przybyciu na miejsce. Do kolejnego ataku doszło już na początku kwietnia pod domem Kolikowskiego w Ożarowie. Wówczas to zamachowcy omyłkowo ostrzelali kierowcę Pershinga Andrzeja F. pseudonim Florek. Tego wieczora Florek na polecenie Kolikowskiego miał odebrać jego konkubinę z domu i odwieźć na imprezę. Gdy zaczęli zbliżać się do auta, z zarośli wyłonili się zamachowcy, którzy byli przekonani, że strzelają do Pershinga. Rozpoznanie utrudniły im jednak słaba widoczność, buzująca we krwi adrenalina oraz fakt, że Florek był fizycznie podobny do swojego szefa. Tak wspomina tamte wydarzenia sam Andrzej F. To się wszystko wydarzyło gdzieś koło 9:00, bo ja pojechałem wcześniej. No i ona mówi, głodny jesteś? Ja mówię, a tam będzie coś do jedzenia? Nie wiem, chyba nie. Ja mówię, no dobra, to zjem. No i tak sobie siadłem przy oknie, tylko okno było z tej strony i na ulicy. Ale taka jedna latarenka świeciła, to tam chuj było widać. Krzaków chuj. Mhm. On dopiero po tym zdarzeniu kazał te krzaki wszystkie wyciąć. Ale to byłeś, nie wiem, u niego w domu, czy to przed... U niego w domu. U niego w domu. W kuchni u niego siedziałem i ona zrobiła kolację. No i posiedzieliśmy chwilę, ha, 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 hi, 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 hi. Ona, wiesz, na zegarek patrzy, mówi, no trzeba jechać. Ja mówię, no dobra, to idziemy. Wiesz, światło przed domem zapaliła, wychodzimy do samochodu. Jej drzwi otworzyłem,
idę w drugą stronę, odwracam się i mówię: Agnieszka, wypierdalaj, bo chyba będą strzelać. Jakoś tak instynktownie. Łup, kurwa, dostałem w rękę, wpadłem jak worek kartofli do samochodu. Nawet nie wiem, wiesz, nie wiem, nie myślałem na ten temat, co się z nią stało, bo ja dostałem w rękę, a to był taki ból, kurwa, że mną tak zakołysał, że człowiek traci jakby jakąkolwiek świadomość tego, co się dzieje. No i jak tak leżałem na przechylony przez fotel, to widziałem, jak biegnął do samochodu. Miałem taką kurtkę, takie modne były wtedy, z kartami do gry na plecach, takie szerokie. I widocznie jak byłem przykryty tym, to tutaj było tylko widać kawałek głowy, a tu twarz była zakryta tą kurtką i przypierdolił jeszcze dwie sztuki. A to z bliska już wtedy, tak? Z bliska, z przystawki tutaj tak jakby dostałem jedną w klatkę piersiową, a jeszcze jeden dostałem w brzuch, to w podłogę poszło. No i tego było słychać, wiesz, jak oni tam to odpinają, rzucił to... Ja nie miałem już wtedy, jak dostałem te dwie sztuki, ja pamiętam, takie zdarzenia to się raczej pamięta. Jak w klatkę dostałem, takie... I chuj. Nie bolało. Tak jakby cię ktoś czymś gorącym dźgnął. No i co? I wiesz, oni z samochodu zaczęli biegać. Gdzie ta kurwa jest? Gdzie ona jest? Kurwa, gdzie ona jest? Dobra, dawaj, bo nie zdążymy na przejazd. A wtedy był tylko jeden, jedyny wypad tamtędy na przejazd kolejowy, na tą szosę starą poznańską. I widocznie mieli obcykany rozkład jazdy, bo musieli zdążyć przed zamknięciem zapór. No i wiesz. Jakby był pościg, to żeby zdążyli uciec. No a co się stało z tą żoną wtedy? Ona uciekła, czy co? To konkubina była, Agnieszka. Konkubina. Z Gdańska. No i nie uciekła, ona się pod samochód schowała. To było tak szybko, to była taka adrenalina i dobrze, że akurat, że im się trochę udzieliła ta adrenalina, bo ja się zacząłem z tego samochodu wyczołgiwać, ale już to był moment i ja już byłem coraz słabszy, tylko po prostu nogi mi zostały w samochodzie, a ja leżałem już twarzą i ciałem na zewnątrz. No i ona, wiesz, przybiegła do mnie, zaczęła krzyczeć, strasznie zaczęła krzyczeć. Ja mówię: Agnieszka, nie krzycz, tylko zadzwoń do Andrzeja. No i wiesz, zadzwoniła do Andrzeja i to nieprawda jest, że ja nie pamiętam, żeby tam masa był. Nie pamiętam, przysięgam, nie pamiętam. Pamiętam Wańkę, pamiętam, no. Wańka, Słowik, oni byli. Mimo iż Florek przesłuchującej go policji powiedział, że nie rozpoznaje zamachowców, wiemy, że jednym z nich był wariat, który osobiście zamierzał strącić głowę Pershinga. Mówi o tym wprost jego młodszy brat w swojej książce Świat według dziada. Gdy wsiadali do samochodu, brat wyskoczył z ukrycia ze swoimi ludźmi i zaczęli wszyscy strzelać, a następnie wrzucili do auta granat, który jednak nie wybuchł. Strzały okazały się celne, choć nie były śmiertelne. Na drugi dzień okazało się jednak, że brat się pomylił. Postrzelonym okazał się nie Pershing, a jego ochroniarz. Był do Pershinga bardzo podobny. Ochroniarz przyjechał po jego żonę, w dodatku samochodem Pershinga. Nie dziwię się więc bratu, że doszło do małej pomyłki. Dwa tygodnie po zajściu w Ożarowie doszło do kolejnego aktu w wojnie gangów. Tym razem jednak do próby ataku doszło ze strony pruszkowskiej Ferajny, która późnym wieczorem zgromadziła się pod mieszkaniem wariata przy ulicy Klaudyny 16 w Warszawie. Zanim jednak doszło do jakichkolwiek działań odwetowych, zaniepokojona mieszkanka bloku zaalarmowała policję. Gdy mundurowi dotarli na miejsce, zastali kilkunastu mężczyzn nerwowo rozchodzących się po okolicy. Kiedy zaczęto ich legitymować, okazało się, że w okolicznych zaroślach znajduje się cały arsenał broni i amunicji wyrzuconej przez spisywanych mężczyzn. W wyniku tamtych działań zatrzymano 5 osób, z czego jedna trafiła później do aresztu. Osobą tą był Mirosław D., pseudonim Malizna, brat wspomnianego wcześniej Wańki, w którego aucie znaleziono strzelbę i amunicję. Już na początku maja tego samego roku doszło do kolejnego aktu terroru, o który podejrzewany był Niewiadomski. Tym razem o 3:25 nad ranem w powietrze wyleciała restauracja Eskada, znajdująca się przy ulicy Waszyngtona 98A, której współwłaścicielem był Wojciech P., przedsiębiorca i przyjaciel pruszkowskich bossów. Innym pomysłem wariata na zlikwidowanie wrogów były próby wciągnięcia ich w zasadzkę. Do jednej z nich doszło pod hotelem Polonia, gdzie obecny był Florek. Było takie zdarzenie jeszcze, że siedzieliśmy kiedyś w Polonii i on miał takiego wielkiego pick-upa.
i po przeciwnej stronie ulicy i tak machał. No to zwariowaliśmy trochę i we trzech pojechaliśmy. Świętej pamięci Zdzisiek profesor, taki drugi kolega i ja. Mieliśmy taką Belgijkę tylko. No i polecieliśmy za nim, za tym samochodem. Tak przez torowisko przelecieliśmy. Ten kolega objechał samochodem, bo to wiesz, adrenalina. Pojechaliśmy za nim do zachodniego. Jak on zjechał w ten tunel, jak się wychylił samochód i jak zaczął napierdalać, to tylko iskry szyły od asfaltu. A my żeśmy się pod fotele chowali i zawróciliśmy z powrotem, bo on miał widocznie jakąś grubszą broń. On po prostu tak się prowokował. W serii gangsterskich porachunków, jakie miały miejsce w 1994 roku, doszło jeszcze do jednego pamiętnego zdarzenia. 24 lipca na terenie toru wyścigów konnych Służewiec eksplodował ładunek wybuchowy umieszczony pod Mercedesem Pershinga. Choć huk wywołał spore poruszenie na trybunach, uszkodzenia okazały się niewielkie. Pęknięte szyby i lekko uszkodzona karoseria. Kolikowski nie chciał złożyć zawiadomienia o przestępstwie ani wskazać podejrzanych. To tylko nieszczelny przewód paliwowy, tłumaczył policji, która zjawiła się na miejscu. Dokładnie 16 dni później został aresztowany w Sopocie i 4 kolejne lata spędził za kratami. Biorąc pod uwagę bezwzględność i determinację wariata, ta odsiadka prawdopodobnie uratowała mu życie. We wrześniu 1995 roku policja przeprowadziła nalot na nadzorowaną przez wariata fabrykę amfetaminy, znajdującą się w Woli Karczewskiej. Do sprawy zatrzymano właścicieli posesji, chemiczkę produkującą narkotyk i w końcu samego Niewiadomskiego. Gdy w kolejnym roku wariat opuścił areszt, zorientował się, że z budynku zniknęły nie tylko aparatura i półprodukty warte $1,5 miliona, ale również ukryte na terenie posesji $200,000 w gotówce. Gangster wściekł się tym bardziej, iż pojawiły się pogłoski sugerujące, że za ogołoceniem działki w Woli Karczewskiej stoi jego brat Henryk. Natychmiast zebrał swoich żołnierzy i najechał dom brata przy ulicy Klamrowej 4 w Ząbkach. Na miejscu doszło do ostrej wymiany zdań i rękoczynów, o których tak wspomina młodszy z braci Niewiadomskich. On nie zważał, co do niego mówię. Wykrzykiwał ciągle: gdzie jest mój towar? Gdzie są moje miliony? Wtedy mu powiedziałem, żeby się ode mnie odpierdolił. Gdy to usłyszał, spróbował wedrzeć się za bramę, ale jeden z moich ochroniarzy zagrodził mu drogę. Zaczęli się bić. Nikt inny się nie wtrącał. Doszło do mocnej wymiany ciosów. Brat szybko opadł z sił i walka zmieniła się w głośną przepychankę. Wtedy zdecydowałem się na interwencję. Jak to zrobiłem, nie będę opisywać. Jedno mogę powiedzieć. W ciągu 10 sekund nie było już nikogo z ludzi, którzy przyjechali z bratem. Został tylko on sam. Był całkowicie wypompowany po walce z moim ochroniarzem. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Przy tej rozmowie był mój starszy syn, Paweł, którego brat szanował bardziej niż własnego syna. Po dłuższej rozmowie brat całkowicie zmienił zdanie. Przyznał, że nieładnie postąpił. Całą winę zwalił na swoją żonę i kolegów, którzy wprowadzili go w błąd i podpuścili. Mimo iż wytwórnia amfetaminy w Woli Karczewskiej uważana była za największą ówcześnie tego typu fabrykę w Europie, to w gangsterskim portfolio Niewiadomskiego znajduje się przedsięwzięcie przeprowadzone z jeszcze większym rozmachem. Prawdopodobnie najbardziej zuchwałym przestępstwem, jakiego się dopuścił, było sprowadzenie do Polski 5 ton papieru przeznaczonego do produkcji rubli rosyjskich, z których zamierzał wydrukować fałszywe banknoty. Papier rublowy został zamówiony w Niemczech, o czym dowiedziały się tamtejsze służby, które rozpoczęły akcję monitorowania transportu. O całej sprawie poinformowano również stronę polską, która po przekroczeniu granicy włączyła się do akcji śledzenia ciężarówki wiozącej papier. Urząd Ochrony Państwa jednak szybko zdradził swoją obecność przy całej akcji, co dało przestępcom czas na przygotowanie planu B i pozwoliło im niemal dosłownie wyprowadzić służby w pole. Przestępcy, widząc, że są obserwowani, przeprowadzili zuchwałą akcję, wyjętą niczym z filmu sensacyjnego. Gdy ciężarówka wioząca towar skręciła gwałtownie wybraną wcześniej niewielką leśną drogę, natychmiast za jej naczepą swoim autem ustawił się dziad, blokując wjazd dla monitorujących trasę samochodów UOP-u. Kiedy jakiś czas później auto dziada ruszyło z miejsca,
Samochody służb od razu wjechały do lasu i oczom funkcjonariuszy ukazała się śledzona przez nich ciężarówka z podniesioną maską i grzebiący pod nią kierowca. Gdy tylko samochód ruszył, agenci UOP pojechali w ślad za nim. Kiedy pojazd dotarł do celu i służby otworzyły pakę ciężarówki, w środku jednak było zupełnie pusto. Jak się okazało, w czasie postoju w lesie gangsterzy podmienili pojazd na niemal identyczny jak ten, w którym znajdował się papier. Tym samym w czasie, gdy służby śledziły ciężarówkę bez załadunku, przestępcy rozpakowywali już papier w bezpiecznym miejscu. Gdy sprawa trafiła do prasy, zrobiło się o niej głośno nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech i Rosji. Aby nie dopuścić do wybuchu międzynarodowego skandalu, służby zaczęły gorączkowo negocjować z gangsterami, aby odzyskać papier, zanim zostaną z niego wydrukowane pieniądze. Jak podsumowuje całą sprawę Henryk, jego starszy brat z 1300 kg wydrukował 300 milionów rubli, które zostały sprzedane rosyjskim przestępcom za 50 milionów dolarów. Reszta papieru w kilku partiach została oddana władzom. Jak dodaje dziad, dzięki pieniądzom zarobionym na tym przestępstwie powstało w Polsce wiele hoteli, restauracji i agencji towarzyskich. Zuchwałe poczynania wariata musiały jednak skończyć się dla niego źle i prędzej czy później doprowadzić do nieuchronnego końca. Mimo że jego główny konkurent Pershing przebywał za kratami, Niewiadomski nie zamierzał odpuścić swoim przeciwnikom. W styczniu 1995 roku w mieszkaniu zmarłego niedawno Zygmunta R. pseudonim Kaban eksplodowała bomba, która zerwała windę w budynku i uszkodziła jego elewację, a samego gangstera posłała do szpitala. Ładunek wybuchł też pod blokiem innego z ważnych pruszkowiaków, Andrzeja Z., pseudonim Słowik, a oba te zamachy ponownie przypisywano wariatowi. Starzy pruszkowscy, jak określano liderów gangu z Pruszkowa, nie mieli jednak zamiaru pozostawać bierni wobec tego, co wyprawia ich największy wróg. 20 grudnia 1996 roku w miejscowości Zakręt, gdzie znajdował się dom Niewiadomskiego, urządzono na niego zasadzkę. Zaczajeni w zaroślach zamachowcy ostrzelali z broni maszynowej auto, którym się poruszał. Wariat przeżył wówczas tylko dzięki szybkiej interwencji swojego ochroniarza Apoloniusza D. pseudonim Poldek, który wciągnął go do swojego auta i odwiózł w bezpieczne miejsce. Choć o przeprowadzenie zamachu podejrzewani byli właśnie starzy pruszkowscy, sprawa nie została nigdy wyjaśniona, mimo iż nieopodal miejsca zasadzki znaleziono broń, z której strzelano do wariata. Gdy na wiosnę 1997 roku przypadkowy przechodzień wyłowił zestawu kałasznikowa użytego do zamachu, od kilku miesięcy nie żył już ochroniarz wariata, który uratował mu życie w Zakręcie. Jego zamarznięte ciało znaleziono w bagażniku samochodu. Wielkimi krokami zbliżał się również koniec historii samego Wieśka Niewiadomskiego. Wariat doskonale zdawał sobie sprawę, że pętla na jego szyi zaciska się coraz mocniej i szybciej. Mówi o tym wspomniany wcześniej śledź, który niebawem po nocy sylwestrowej 1997-1998 przyjechał do jego baru Stop, aby złożyć mu życzenia noworoczne. Wiesław oznajmił wówczas, że to już ostatnie życzenia, jakie sobie składają, bo kolejnego roku z pewnością nie dożyje. Nie pomylił się. 6 lutego 1998 roku zginął zastrzelony w typowej gangsterskiej egzekucji. Zwiastun tego, że w pobliżu wariata zaczyna robić się bardzo niebezpiecznie, miał miejsce już dzień wcześniej. 5 lutego w lokalu należącym do rodziny Niewiadomskich odbywała się huczna impreza z okazji otwarcia klubu 1/5, połączona z wręczeniem złotej płyty raperowi Karambie. Przed wydarzeniem w klubie zjawił się sam wariat, który pogratulował artyście sukcesu fonograficznego oraz życzył udanej imprezy. Poinformował jednak, że ani on, ani jego koledzy nie zjawią się na koncercie, aby nie psuć renomy nowemu lokalowi. Mimo to w późnych godzinach wieczornych ktoś przed lokalem oddał kilka strzałów z broni palnej, co wywołało popłoch wśród gości i przebywających na scenie artystów. Nazajutrz około godziny 21:00 wariat, wracając z Warszawy, wjechał na zakupy do całodobowego sklepu przy ulicy Płowieckiej 68 na Pradze Południe.
Kiedy wracał do swojego samochodu, nieznany sprawca z jadącego auta wystawił broń automatyczną i oddał w jego kierunku serię strzałów. Trafiony rykoszetem Niewiadomski zginął na miejscu. Przed sklepem na Płowieckiej natychmiast pojawiło się mnóstwo dziennikarzy, a także sam Henryk, który przyznał później, że od pewnego czasu spodziewał się takiego obrotu spraw. W Chevrolecie Lumina Variata funkcjonariusze znaleźli notes z nazwiskami i numerami telefonów poważanych w wielu kręgach osób. Był wśród nich m.in. nieżyjący już Krzysztof Habich, biznesmen-aferzysta, który w 1996 roku znalazł się na liście 10 najbogatszych Polaków według tygodnika Wprost. Przedsiębiorca otwarcie przyznawał się do znajomości z wariatem, a po zabójstwie na specjalnie zwołanej konferencji bronił go, mówiąc, że nie wolno nazywać go przestępcą, gdyż nigdy nie był karany. Wśród osób podejrzewanych o dokonanie zamachu wymieniano przede wszystkim Zbigniewa W., pseudonim Zbynek, i Michała P. Wśród zleceniodawców Andrzeja Z., pseudonim Słowik, i Ryszarda Esz., pseudonim Kajtek. Ten ostatni został nawet zatrzymany do sprawy, jednak śledczy nie znaleźli żadnych konkretnych dowodów i puścili go wolno. Do aresztu jako podejrzany w tej sprawie trafił za to Michał P., który wrócił na wolność po 2 latach, gdy sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Kiedy 3 września 2000 roku opuszczał dyskotekę nieopodal Pałacu Kultury, czekali już na niego zabójcy, którzy serią strzałów pozbawili go życia. Egzekucja ta była najprawdopodobniej zemstą za śmierć Niewiadomskiego.